Dzień dobry, Kultura Otwarta, Kinga Ilgner. Moim dzisiejszym gościem jest wybitny aktor, pedagog i dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. Bardzo serdecznie witam. Moje szanowanie. Dyrektorze, czy pan lubi swój zawód? Jeżeli ktoś po kilkudziesięciu latach małżeństwa z tym zawodem powiedziałby, że nie, no to by była kokieteria staruszka, ale jednocześnie i coś, co zawsze towarzyszy dziadercom. Sceptycyzm. Czy lubię? Jakbym nie lubił, bym tego nie robił. Czy kocham? Jakbym nie kochał, to bym je uprawiał. A czy nie lubię? Często nie lubię. Dlaczego? Może dlatego, że jest niewymierny. Może dlatego, że granica między dawaniem i braniem jest przekraczana albo w jedną, albo w drugą stronę. A jak wiemy, łatwo się żyje i łatwiej się w każdym razie żyje i szlachetniej się żyje, jeśli znajdziemy balans między braniem i dawaniem. Nie można tylko brać, nie można tylko dawać. Więc w tym zawodzie znalezienie tego kompromisu między braniem i dawaniem jest bardzo trudne, bo z jednej strony daje się siebie, ale nie daje się bezinteresownie. Daje się po to, żeby mieć półkę z odbieraniem bogatą. To jest bardzo trudny zawód. Na to dodatek niewymierny. Jeżeli ktoś do mnie mówi, pan się mądrzy, a pan jest słabym aktorem. Jakie ja mam argumenty, żeby powiedzieć, że tak nie jest? No mogę powiedzieć tylko jedno, pan się na tym zna. Jeśli się pan zna, to niech pan ale jak pan powiedział, ja pana nie lubię jako aktora, muszę się z panem zgodzić. No tak, to jest taki zawód, że cały czas podlegamy ocenie, prawda? Ocenie oczywiście przez samych siebie. To znaczy, siebie, jakby to powiedzieć, nam się wydaje, że cały czas podlegamy ocenie. To nie przesadzajmy z tą oceną. Ja wielokrotnie już to mówiłem. Mówimy o aktorstwie teatralnym przede wszystkim, dlatego że aktorstwo filmowe jest kompletnie czym innym. Jest, nie umniejszając w niczym rangi tego aktorstwa, ale jednak aktor jest w tym łańcuchu pokarmowym twórczości, w filmie, na czwartym dopiero miejscu, po reżyserze, operatorze i montażyście. A w teatrze, w momencie już przy spektaklu, jest absolutnym liderem. To on decyduje o jakości przedstawienia. Tak mi się bardzo spodobało taki pana cytat, jak pan powiedział, że pan lubi panować nad publicznością, a nie żeby publiczność panowała nad panem. To nie do końca. Ja bardzo lubię, jeśli publiczność inspiruje mnie. Miarą naszej twórczości teatralnej jest nie to, co wysyłamy do widowni, tylko ta fala zwrotna. Ten odcinek zwrotnej fali jest miarą tego, czy jesteśmy twórcami, czy nie. I on nie jest zależny tylko od nas. Przecież na tym polega frajda teatru, że w teatrze widz jest współtwórcą. Często pytają nas ludzie, jak to jest możliwe, że 100 razy gramy przedstawienie i nudzi wam się. Nie, bo co wieczór jest jeden element wymienny. Co wieczór jest inaczej. Inni ludzie przychodzą, albo przyjaciele teatru, ta wszystkie im się podoba i to jest najgorszy widz. Albo przychodzą tacy, którzy się nudzą, no to jest szansa, żeby ich budzić albo dokopać im, przynajmniej tekstem. I są tacy, którzy wchodzą w akcję. Nie oglądają, a to jest niebezpieczeństwo niestety mediów współczesnych, że coraz więcej widzów przychodzi do teatru oglądać przedstawienie, nie uczestniczyć w przedstawieniu. Tak jak oglądamy HBO czy Netflixa, czy teatry streamingowo-online'owe. To jest kompletnie inny gatunek. Nie ustawiam do żadnej wartości, co jest lepsze, co gorsze, ale to jest kompletnie inne. Dla mnie nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu w czasie teraźniejszym i w planie rzeczywistym kontaktu z widzem. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, czyli ten wpływ właśnie internetu, mediów wpłynął na to, w jaki sposób widz na nas patrzy jako na aktorów. To jest pewne, no na pewno. Ja przez te w końcu już prawie 60 lat pracy zawodowej ja wyłapałem przynajmniej 5 zmian konwencji, czyli umowy między wykonawcą i odbiorcą. W
Bardzo często byłem świadkiem umierania wybitnych aktorów i reżyserów, którzy nie zauważyli, że już sposób, w który przyniósł im sukces, już nie funkcjonuje. Ten zawód, właśnie teatr, który żyje wyłącznie w czasie teraźniejszym, wymaga bezustannej czujności na konwencje. W tej chwili wyraźnie jest dla mnie zmiana. No oczywiście, że media wymuszają zmianę konwencji. Widz w tej chwili lubi przedstawienia, które ogląda, a nie których uczestniczy. Brutaliści, początek XXI wieku, przyniosły konwencję, powiedziałbym, uczestniczenia w psychodramie, nazywając to ładnie. Chodziliśmy do tego, żeby zobaczyć ludzi słabych, albo nieszczęśliwych, albo zdruzgotanych, którzy obnażają się bezwstydnie zupełnie, nie w sensie fizycznym, ale i psychicznym także. I byliśmy świadkami psychoterapii. Już to minęło. W tej chwili widz raczej, to jest zabawne, bo kostiumowe sztuki zaczęły mieć powodzenie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie się je bardzo przyjemnie ogląda. Bo jest odrealnienie od rzeczywistości. No i nie jesteś, to wchodzimy, nie jest o nas. Ludzie tego potrzebują teraz. Tak? Oczywiście, że w tej chwili to, co ja mówię, to jest bardzo też względne, dlatego że jedną z charakterystycznych cech współczesności w sztuce, a w teatrze szczególnie właśnie, który żyje tylko w czasie teraźniejszym, jest brak kryteriów. Brak jednolitych kryteriów estetycznych, etycznych, hierarchii wartości. To samo przedstawienie ma wielbicieli i przeciwników zagorzałych. Są tacy, którzy się nudzą śmiertelnie, a inni nie mogą, szczęka im opada z zachwytu. Nie ma widza w tej chwili, nawet średniej się nie da wyciągnąć żadnej. Nie wiadomo, co trafi, co nie. Tak, ale to jest bardzo też ciekawe, bo pan powiedział, że że trzeba być czujnym, trzeba być tu i teraz, patrzeć na zawsze. To, co jak zawsze, to jest tak, główna zasada. I patrzeć na to, jak to się wszystko zmienia, ale z drugiej strony też powiedział pan, że pan jest jednak kontynuatorem bardziej niż burzycielem, prawda? To jest, no to ja, pan kontynuuje pewne wartości w duchu tego, co się... To jest najkrótszy moment. Łatwiej jest burzyć niż budować. Albo restaurować, jeśli ktoś chce, ale najtrudniej jest budować. A więc stwarzać coś nowego w oparciu o wiedzę o tym, co było. No bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Ja bez żadnej kokieterii mówię to i to nie jest kokietowanie. Ja nie wymyśliłem nic. Ja jestem cały zbudowany z pożyczek, z tego, co dostałem, albo ukradłem, albo ofiarowali mi moi mistrzowie. Jeśli się żyje intensywnie w tym zawodzie, nie wolno skupiać się na sobie, trzeba podglądać lepszych. Ja podglądałem całe życie. Wydawało mi się, że już ostatni to był Jarocki, który czymś mnie mógł zaskoczyć. I pojawił się nagle Nekrosius. I nie grałem u niego, ale sam fakt przyglądania się temu, jak pracuje, już pokazał mi, że jeszcze inaczej można. I ukradłem bardzo dużo. Na razie to wykorzystuję w pracy ze studentami. Na przykład? Właśnie. Ciekawe. Nie, ja mówię o formie. W tej chwili to byśmy za głęboko weszli już dla postronnego widza, mało interesującego. Postronnego też, ale... Naszymi odbiorcami też są studenci szkół teatralnych, więc to bardzo, bardzo chętnie. Na przykład to, że można coś zupełnie nieprzystającego niby do tekstu, ale że wspomóc rekwizytem czy pracą z też nieprzystającym rekwizytem. Nieprzystającym pozornie. Na przyłożenie lagi pijakowi czy Małeckiemu. To jest tą ślubie, taką pałką, którą wali. Przecież ten rekwizyt jest umowny. Kompletnie umowny. Czy maki w dziadach? Tak, on jest elementem, jakimś skrótem. To, że na Krosie zrobił Hamleta w ten sposób, że ojciec mówił mu o wszystkim, co się wydarzyło, gołemu Hamletowi stojącemu na bryle przemysłowej lodu. I on był coraz bardziej, bo było zimno. A potem ta bryła lodu jechała pod sufit i przez całe przedstawienie topniała. No to są tak, to jest tak jak Grzegorzewski, którego się dość długo uczyłem, bo ja byłem z innego teatru, zupełnie na początku w ogóle nie wiedziałem, o co mu chodzi. A później jak to zrozumiałem, to otworzył mi przestrzenie kompletnie wyposażył mnie w inne instrumenty. Też rodzaj pewnego skupienia, prawda? Bo i Grzegorzewski, i Nekrosius to jest pewnego rodzaju skupienia. Zostawmy Grzegorzewskiego, bo to jest osobny, bo to jest
To jest człowiek, który miał własny świat i na to, żeby współpraca z Grzegorzewskim polegała na tym, żeby uwierzyć w jego świat i wejść w ten świat, nie zadając pytań. Tak. Tak. Ani jemu, ani sobie. Jak się jemu zadawało pytania, on był w panice. Mhm. Dlaczego ma wytłumaczyć coś, co... Co jest oczywiste. Co jest oczywiste, albo co jemu się wydaje oczywiste. Mhm. No więc to jest osobny rozdział. Frajda chyba w ogóle w takich zawodach jak nasz, czego nie rozumie większość z nas, polega na tym, żeby właśnie podglądać tych, którzy są lepsi. A w tej chwili wszyscy jesteśmy lepsi. Każdemu z nas się wydaje, że jest lepszy, więc przestaliśmy się podglądać i oglądać. Mhm. Przecież kłopotem naszego środowiska jest to, że praktycznie się nie znamy. Dyskutujemy o przedstawieniach, których nie widzieliśmy, o książkach, których nie czytaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest powierzchowne. Niestety internet... Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. To jest dobre. Ja myślę, że to jest niezłe w tym. Możemy nie wystawić. Możemy nie wycinać. Jestem właśnie w trakcie rozmowy o teatrze, przed kamerą nie wyłączyłem aparatu, oddzwonię. Od razu zrobimy tak, żeby nie działało. Dobrze, już mamy. Tak. To jest... Zgubiłem wątek. Ale chyba mówimy o internecie, który. Tak, o internecie. No, internet niestety wszystko. Że przestaliśmy być zespołem. Niby rozszerzył, na wszystko. Zawęził. Sklepał w jeden kosz na śmieci. Rzeczy niezwykle istotne i ważne są w jednym opakowaniu z banałem, kretynizmem, manipulacją i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jak ktoś jest jeszcze zdolny do samodzielnego myślenia, to umie to wyłowić, ale z przykrością muszę powiedzieć, że większość tych, których znam, mocno operujących w internecie, nawet nie mają świadomości tego, że przede wszystkim gubią empatię na drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że są duszką. To jest wystarczająca ilość empatii wklepane. Albo to, że kogoś śledzę, albo że mam followersów, albo że mnie śledzą. Po raz pierwszy w historii mamy rzecz zwycięstwa ilości nad jakością w sztuce. Mhm. Że więcej polubień, więcej oglądalności powoduje, że nawet ci lepsi, nawet ci twórcy zaczynają myśleć, co zrobić, żeby mieć większą oglądalność, większą ilość. No dobrze, no ale to tak. Zniżają świat... swój poziom do średnicy. Świat w tym kierunku niestety bardzo ale ja mówię, idzie. Ja w takim razie jakiś antidotum na to, co można. Nie ma antidotum. Nie ma przed tym ucieczki. Mhm. Oczywiście, jak wiemy, że jedna rzecz, na którą można mieć nadzieję, że po każdym średniowieczu następuje oświecenie. No więc może się coś zmieni. Jakaś tęsknota za planem żywym, za bezpośrednim kontaktem, no skoro nawet w tej chwili w seksie, jak wiemy, w każdym razie dążenie do seksu się bardzo skróciło. I to jest bardzo powierzchowne. A są całe partie osób, to wytniecie sobie albo nie, ale to jest fakt, że w bardzo rozwiniętych krajach do 30%, ja to wyczytałem, ja nie wymyśliłem, jest ludzi, którzy nie uprawiali seksu w planie rzeczywistym nigdy, a uprawiają seks. Bo właśnie internetowo, za pomocą portali odpowiednich do tego wyposażonych tak, i tak dalej. No to więc, jest bardzo smutne, zwłaszcza, że młodzi ludzie w to wchodzą, którzy dorastają i tak dalej, więc to jest bardzo... Ale dla aktora to w ogóle jest tragedia. Dlatego, że gubi to, co jest największą właśnie, ten hazard, to gamblerstwo, nie granie, tylko gamblerstwo pewnego rodzaju łapania kontaktu z publicznością. No właśnie, to co pan powiedział o tej publiczności, która wpływa na kształt przedstawienia, to jest też coś takiego, że ja się z tym drugi raz właściwie spotykam z pana ust oraz wcześniej z ust Ani Seniuk, którą zapytałam, co jest najważniejsze w teatrze. W momencie, kiedy wychodzi na scenę, co jest dla niej najważniejsze, powiedziała publiczność, kontakt z publicznością. I to jest właśnie już taka rzadkość, że się o tym mówi, ale się mówi, więc się, to jest bardzo, bardzo cenne i istotne. Ja jeszcze uzupełnię to jedną rzeczą, tak, no to narażam się zawsze krytykom. Moja niechęć do krytyków polega na tym, że to, co ja tworzę, umiera razem z końcem przedstawienia, a zostaje to, co oni napisali o tym, co ja robię.
A ponieważ piszą najczęściej nie to, co ja robię, tylko to, co oni by chcieli, żebym ja robił, to potem student reżyserii, na przykład 20-letni, Grotowskiemu to przynajmniej chodziło o to i o to. Ja widziałem Grotowskiego i on mnie mówił, o co chodziło Grotowskiemu. Wyczytał to, więc o mnie też za 10 lat, jeśli ktoś będzie chciał oceniać to, co ja wydaje mi się, że tworzę, albo jestem współtwórcą, będzie się opierał na to, co napisał jakiś jeden człowiek. Tacy są krytycy, wiemy no, jakie tutaj mało tego, o Grzegorzewskim, nowej ustawie do czego doprowadzili. W nowej ustawie o prawach twórcy i artysty, która powstaje, aktor nie jest jako twórca uznany, natomiast krytyk tak. Tak, dlatego że za twórczość uważam, to, co zostaje. Ja mówię, ale w sensie oczywiście urzędniczym. Chodzi o ZUS. To, co zostaje. Co, o ZUS. Co jest umową o dzieło, co jest umową o zleceniem. No tak, ale mam to, takie co pytanie, zostaje, to są twórcy. To coś zostawiają po sobie. My po sobie nie zostawiamy poza pamięcią ludzką nic. A ja wierzę w to, że ta pamięć ludzka jest jednak ważna i to, że zostaje w pamięci ludzkiej, to jest ważne. Dobrze, może naiwnie, dobrze wiemy i ty, ale może... ja, że nawet jak umierają nasi bliscy, to zostają w naszej pamięci, ale coraz słabiej, coraz słabiej, coraz słabiej. Jeszcze wrócę do tej krytyki, bo rzeczywiście pan zagrał w prawie 80 filmach, już nie mówię... 80. 146 dokładnie. Naprawdę? Tak. Niesamowite. Po prostu. 80 dużych. No oczywiście ja liczę również i role serialowe, więc może stąd. Okej. Okay. To ja przeczytałam, że było... Nie, na cyfry ale ja nie o tym chciałam, nie o to zapytać. Bardzo dużo filmów, mnóstwo spektakli teatralnych, w których pan grał, reżyserował i tak dalej. I ta krytyka cały czas jest obecna. I pana odporność na krytykę, na różne oczywiście sytuacje i ciosy jest dla mnie naprawdę imponująca. I się chciałam zapytać, gdzie, skąd pan czerpie tę siłę, tę moc, którą pan w sobie ma, bo to jest naprawdę imponujące i ważne. Spychy i zarozumiałość. Cudownie. I tyle, no co mogę powiedzieć. Ja nie wiem, czyli ja w tej chwili pan opiera na siły. Sobie. Ja w tej chwili nie czytam tych... Mogę to powiedzieć. No zjawiło się u mnie kiedyś, parę lat temu, dwóch młodych ludzi z ofertą pisania recenzji z moich przedstawień, z naszych przedstawień. Mhm. Pozytywnych oczywiście. Tak. Płatnych. Tak. Na co zapytałem, rywalom będziecie pisali złe, jakbym zamówił? Nie praktykowaliśmy, ale jest do ale kto wie, jesteśmy otwarci. Od tamtej pory nie przeczytałem ani jednej recenzji na żadnym portalu. Na żadnym taki to jest sposób. Przecież ja sam sobie mogę napisać 20 recenzji i umieścić w różnych miejscach. Dobrze, z jednej strony pycha i zarozumiałość, ale z drugiej strony też to też bardzo mi się spodobało, że pan powiedział, że nic pana tak nie cieszy, swój własny sukces, jak sukces studenta, którego pan prowadzi. No, ale to już jest kwestia pedagogiki. I jak to, a to jest ważny element. Czegoś, co jest jednostronną miłością, to znaczy dlatego, nie, ale nie do końca miłością, również też zarozumiałością. To też wynika z tego, że ten Pigmalion, którego Galatea zawsze rzuca, ale ten Pigmalion ma frajdę tworzenia, rodzaj twórczości, że jeżeli to, co... Bo ja uczenie w ogóle uważam za jedyny element w moim życiu, który mogę mówić, że gdzieś tam pielęgnuje nieśmiertelność. Dlatego, że bezinteresownie, nie dzieciom własnym, nie rodzinie, młodym ludziom bezinteresownie przekazuję wszystko, co dostałem od moich mistrzów. I to jest pewnego rodzaju sztafeta. Kontinuum pewne. To jest sztafeta, to jest przekazywanie. I na dodatek właśnie w sferze niewymiernej. A więc wszystkiego, co mnie się wydaje najlepsze, najszlachetniejsze i tak dalej, ja to próbuję przekazać dalej. Czasem z sukcesem, czasem bez. Kłopot pokolenia post-internetowego będzie polegał na tym, że w gruncie rzeczy internet rozbudza w nas nadzwyczajne zainteresowanie w gruncie rzeczy samym sobą i swoją funkcją w przestrzeni internetowej. Egoizm czy egocentryzm, jeśli ktoś woli, nigdy nie był tak rozbudowany i tak powszechnie, jak w tej chwili. Ja to mówię jako człowiek, który wiele lat pracuje i w pedagogice, i w teatrze.
w tej chwili argumentem, który ma przekonać w dyskusji, ale sam pan rozumie, że to jest dla mnie bardzo ważne. I to mam już zwalić z nóg. Nasuwa mi się pytanie, kto za tym stoi? Nikt za tym nie stoi. Czy co to jest naturalny rozwój cywilizacyjny. Ja myślę, że tutaj jakieś teorie spiskowe są bezsensowne. No wyszliśmy z jaskiń. No ale coś i wracamy do jaskiń. Coś nas do tego doprowadziło. To jest jakiś taki moment rzeczywiście takiego gigantycznego też przyspieszenia, prawda? Tego, no wszystko tego, się... Tej otwartości, tak bardzo często, ciekawi mnie zawsze to źródło, gdzie to po prostu, gdzie to... No tak, no kiedy ja często coś takiego jest, że jak ja krytykuję, czy źle się wyrażam o cywilizacji wirtualnej, dostaję argument Gutenberg, jak wymyślił druk, to też była... Mówiło się, że to jest koniec świata i tak dalej. Tylko ten argument jest o tyle niesłuszny, że zanim druk Gutenberga zrobił się powszechny, minęło 200 lat. A w tej chwili mija 20 sekund. No tak. Wszystko nabrało takiego przyspieszenia, że przewidzieć, czy wszystkie mądrzenia się na ten temat są bezsensowne. To są subiektywne i takie... wynikające również z kompleksu wieku być może, czy przyzwyczajeń, czy kryteriów etycznych, estetycznych, które już dawno umarły, czy zmieniły się, przetworzyły się. A każdy starzec się trzyma swojego płotu, żeby nie upaść. A co by pan na przykład młodym ludziom właśnie teraz, którzy są studentom szkół artystycznych, nie tylko młodym, a w ogóle młodym ludziom. Powiem ci tak, gdyby ktoś sfilmował mnie 20 lat temu na wykładzie i teraz, to są dwaj różni ludzie. Ja inaczej prowadzę zajęcia. Dlatego, że uczenie to jest obopólny wampiryzm. To nie tylko ze mnie się oni powinni wyssać to, co mogą. Ja z nich wysysam też. Oni mi przynoszą sposoby rozwiązań, których nie wymyśliłbym. Czasami bardzo interesujące. Największym problemem w tej chwili pokolenia internetowego jest niedostrzeganie partnera. Zawsze pan uczył tego, że jak nie wiemy, co grać, to gramy na partnera. To no jest nie, bardzo nawet ciekawe. Nie, znaczy, jak, to jest bardzo... jak partner gra źle, to znaczy, że ja też gram źle. Tak, ale to jest chyba rzeczywiście coś takiego, że my nie widzimy drugiej osoby. My jesteśmy zamknięci gdzieś w skoro ja mam z siebie obnażyć i wprowadzam się, a wszystko jest w związku z tym tak grane w tej chwili. Herbaty bym się napił, bo to jest takie poczucie dawania z siebie. A u studentów to jest fantastyczne, bo oni to robią na 100%. Natomiast ja mogę zmienić partnera. Dla mnie największą frajdą jest to, że dzisiaj mój partner na przykład na 80. przedstawieniu coś go w życiu spotkało albo coś wymyślił, gra kompletnie inaczej. I jak ja tego nie usłyszę, a gram dalej tak samo jak grałem, to ja jestem przegrany. Ja muszę być cały czas czujny. Ja nienawidzę castingów. Nie wiem, czy to dobrze, się zwierzam z tego. Ja mam swój sposób castingowania ludzi. Podejmku trochę odziedziczone. Strasznie, dajmek odwrotnie, dajmek kazał mówić, ale ja odwrotnie. Ja strasznie dużo mówię i mój casting polega na tym, że interesuje mnie, jak jestem słuchany. Dejmek natomiast rzeczywiście angażował, zawsze mówił nie tego, co gada, tego, co słucha. Czy on słucha naprawdę, czy udaje, że słucha, czy w ogóle jest gdzie indziej. To jest i w takim logolei, którą ja mam, też mam bardzo często to, że właśnie patrzę, aha, już o czym innym kolega myśli w tej chwili. A teraz to mu się spodobało, co powiedziałem. Teraz mnie pan testuje. Ale to samo mam z sobą. W tej chwili jesteśmy i ty, i ja troszeczkę postawieni w innej sytuacji, bo wiemy, że to jest rejestrowane, więc nie do końca to jest casting rzeczywisty, ale no coś takiego jest, że aktor, który nie kolekcjonuje ludzi, dla którego najważniejszą rzeczą nie jest drugi człowiek, to nie jest aktor, to jest błazen dla mnie. Największą przyjemnością
W życiu też, ale na scenie szczególnie. To jest właśnie złapanie bez słów tej fali, którą wysyła Izba, czegoś, co nas... Czasem to bywa w romansie, że nie trzeba nic mówić. Wystarczy popatrzeć. I to jest najprzyjemniejsze. Nic nie... I obydwoje mamy te windy. Internet nam to zabiera. Nie ma tej windy. Jest serduszko, kciuk, emotikon. Nie ma tego czegoś, czego, z czego powstała sztuka. Bo z tego powstała sztuka. Z dotykania czegoś, czego nie umiemy nazwać, określić, ani wypowiedzieć. Z duchowości pewnego rodzaju. Czy jak ktoś woli, niech będzie, że to jest, da się zmierzyć, zważyć chemicznie, fizycznie, obojętnie, ale nie. Dotyczy czegoś, że na czym polega? Bo że budzisz się czasem rano i masz uczucie, że jesteś balonem i pofruniesz. A pierwsza faza miłości. A jak to jest? W Indiach mówi się, że jak palą zwłoki, to jest taki moment, w którym ze zwłok unosi się błękitny płomyczek. I to jest fakt. Co się unosi? Oczywiście, że pewnie jakieś tam spalanie wyzwala coś. Ale ja wolę wierzyć, że to jest to właśnie, co w nas jest poetyckiego, poetycznego, boskiego. Czy jest Bóg, czy go nie ma, ale coś stworzyliśmy takiego, czego nie umiemy nazwać, nie umiemy dotknąć. I z tego jest sztuka. Z tego jest sztuka, ale też to coś jest najważniejsze w życiu. Tak mi się wydaje, znaczy to jest jedna z ważniejszych takich rzeczy, to jest takie nasze też takie oparcie. Myślę, że jesteś idealistką. Nie do końca tak jest. Nie do końca. Coraz mniej jest ludzi, którzy... Myślę, że przyjdzie taki moment właśnie w tym świecie elektroniki, że się uniesie, która rzeczywistość fałszuje, że przyjdzie taki moment tęsknoty za drugim człowiekiem, żywym, prawdziwym. Nie uformowanym w sensie kreacji elektronicznej. Bez informowania tego, co jem, co wydalam, co... I oby tak było. No, mam taką nadzieję. Wtedy się uratuje teatr. Chciałam też wrócić jeszcze do tego, właśnie do tego czegoś. Od tego też się teatr wywodzi, tak? Od misteriów. To było na początku. To jest coś, co... trzeba było pogadać z czymś, czego nie rozumieliśmy. No właśnie. No. I czy to jest teraz obecne? Jak pan to widzi? Jak to ja wierzę, że jest, bo inaczej by ludzie nie chodzili do teatru. Tylko oglądać. Lepiej się ogląda Netflixa czy HBO. Po cholerę do teatru chodzić. Myślę, że nie. Że ciągle w nas jednak ten instynkt... Instynkt boskości, czy z małej litery boskości, ale że to gdzieś w nas drzemie ta tęsknota za czymś niezwykłym, za czymś, co nie da się zeżreć. Na pewno to jest najkrótsza definicja artysty. Wszyscy w tej chwili mówimy o sobie, ja może 5 w życiu spotkałem artystów, nie więcej. Artysta to jest człowiek, który stwarza, poszerza albo stwarza rzeczywistość, a nie zżera rzeczywistość. Mistrzów od zżerania rzeczywistości mamy bardzo wielu. Albo schlebiania rzeczywistości. Czy modzie, czy językowi, którym się posługujemy w tej chwili. Wymyślić nowy język, to jest artysta. A ten, który biegle posługuje się językiem, a jeszcze ma świadomość tego, że temu przynosi korzyści. Może nazywać się artystą, ale w moim pojęciu artystą nie jest. Zresztą jest rzeczą charakterystyczną, że im człowiek mniej umie, tym chętniej mówi o sobie artysta. Jestem artystą. Ja nie słyszałem, żeby moi wybitni mistrzowie kiedyś o sobie powiedzieli my artyści. Albo mieli wizytówkę artysta. Teraz mam w internecie masz artysta,
artysta, aktor, aktor i paru tylko nie musi nic pisać. To jest chyba to, co właśnie Wajda powiedział o panu, że Englert jest za zdrowy. To bardzo mi się spodobało, bo dosyć długa była przerwa między filmem Kanał, w którym pan debiutował, a później chyba Tatarak, tak? Czyli nie, potem ileś... był Katyń. Katyń, tak. Czyli naprawdę 50 lat. I Wajda zapytany, dlaczego nie zatrudniał Englerta. To o czym mówisz, to było wtedy, kiedy ja nie grałem, byłem u szczytu popularności. Tak. I Wajda mnie nie obsadzał. Chyba w Bydgoszczy ja przyjechałem, było spotkanie z Wajdą, dzień potem ze mną. I wstał pan i powiedział, że wczoraj zapytaliśmy tutaj pana Wajdę, dlaczego pan nie grał u niego. I on na to powiedział po zastanowieniu, bo Englert jest za zdrowy. No właśnie. To jest bardzo pojemne, znaczy? Ale bardzo mi się to spodobało. No mi też bardzo. Ale jak go zapytałem w Katyniu z kolei, już mam o sobie mówić, w Katyniu go zapytałem, czemu zawdzięczam, że po 50 latach wrócił do mnie i zaoferował tego generała. Powiedział do mnie dosłownie, a bo pana kolegom się wydaje, że żyją, a pan jeszcze żyje. Tak, no fantastycznie pan gra w tenisa przecież, to jest też coś, co pana trzyma. Jeśli życie polega na graniu w tenisa, no to dobrze, więcej. Ale myślę, że ta forma też się bierze z kortu. Widziałam pana wielokrotnie i to jest naprawdę... Nawet miałam takie marzenie, żeby się z panem kiedyś zetknąć na korcie i odbyć. Tata zastępował cię dzielnie. Tata zastępował, tak, tak. No ale jednak ten tenis to też jest coś takiego... Sport, nie tylko tenis, bo tenis to jest efekt tego, że to jest w pewnym wieku... Trzeba tylko i godziny czasu na to, żeby tak, pograć, ale tenis jest specyficzny, bo tenis wymaga tej ogromnej koncentracji na różnych elementach w znaczy tym samym że momencie. Od tenisa jest jeszcze lepsza, a podobnie tak. Skonstruowana siatkówka, bo do to chodzi jeszcze praca zespołowa. Czyli jest, zespół, czyli cały tak, czas zespół. Zespół. Siatkówka jest dla mnie sportem numer jeden, niewątpliwie. Nie tylko jako dla kibica. Nigdy nie uprawiałem siatkówki wyczynowo, ale tam tydzień byłem na treningach, dwa tygodnie dokładnie na treningach w Pałacu Kultury, kiedyś jeszcze był taki, była drużyna. Ale uważam, że to jest właśnie połączenie tenisa z innymi grami zespołowymi. Właśnie, to znaczy nie gram na siebie, gram dla drużyny. W teatrze jest też taką grą zespołową. Oczywiście, że skłamałbym, gdybym powiedział, że chciałbym być wyrobnikiem w tej drużynie albo na ławce rezerwowych siedzieć. Przyjemnie strzelać bramki, przyjemnie być Lewandowskim, ale mieć świadomość, że jeśli nie zechcą grać na mnie, to nie strzelę nic. Że na to, żebym ja był najlepszy, na to pracuje cały zespół ludzi. I że sam w teatrze, dlatego teatr tak lubię, sam w teatrze nie stworzę żadnej kreacji. Że na moje osiągnięcia, na moje sukcesy pracuje cały sztab kolegów na scenie, ale wcześniej też jeszcze innych. I to jest największa frajda dla mnie. Oczywiście, pewnie, że jak jestem parę lat na ławce rezerwowych, to mi się to mniej podoba. Wtedy robię inne rzeczy. No staram się robić inne rzeczy, jak nie jeszcze niektórzy, którzy ze mną rozmawiają. Bardzo mi miło. No tak, dla mnie to też jest taki, to co pan mówi o zespołowości, to jest taka podstawa. To jest coś, co ja też nie tylko w teatrze to widzę, ale widzę też w ogóle ogólnie. Znowu pan powie, że jestem idealistką, ale pewnie jestem. Ten kolektyw. My jesteśmy kolektywem. I gdybyśmy... No właśnie nie jesteśmy. Znaczy nie jesteśmy idealistycznie. Dowcip polega na tym, że jeśli już mówimy o życiu publicznym, to już w ogóle nie jesteśmy kolektywem. No, ale nie ale możemy być. Myślę, że nie możemy być. Że to jest tak stworzony system, że jest ciężko, żebyśmy... Wiesz co, niedawno przeprowadzono ankietę tyczącą tych niegodziwości gospodarczo, tam rodzinnych i nepotyzmu. Okazało się, że prawie 70% Polaków nie widzi w tym nic niegodnego, że rodzinie się pomaga, że się przepisuje na żony majątki i tak dalej, że się nie płaci podatków tak, jak powinno się płacić. To jest
dobre kombinowanie, dobre życie. To nikt nie widział w tym nic nagannego, w 70% tego społeczeństwa. A więc co się z nami stało? Co się z nami stało, że jeżeli coś przynosi korzyść, to daje alibi na każdy grzech. Mnie, jeśli daje korzyść. My w tej chwili nie mamy 10 przykazań, to jest jakiś żart. No może z wyjątkiem ani żadnej rzeczy, którego jest, która wyrwana z kontekstu, nic nie znaczy. Tak. Ale na pozostałe grzechy wszystkie mamy usprawiedliwienie. Kradnę. Przecież w dyskusjach politycznych w tej chwili, jeżeli czasem ci się zdarzy ich posłuchać, jaki jest argument, jeśli opozycja zarzuca władzy, że coś tam kradnie czy źle robi? A wyście robili jeszcze więcej, kradliście, jeszcze gorzej robicie. Znaczy przyznajemy się, że kradniemy i źle robimy. Tylko tamci robili to lepiej. Mhm. No więc przecież to jest brak logiki. A już nie mówiąc o etyce. To jest wszystko, do czego ja byłem, w czym ja byłem wychowywany. W skrócie powiem tak. Mojemu pokoleniu, jeszcze może paru następnym, towarzyszył wstyd. Żyjemy w czasach bez wstydu. Nie wstydzimy się niczego. Wstyd czy pokora? Wstyd. Wstyd, bo pokora to już jest konsekwencja wstydu. Wstyd, jeżeli człowiek robił coś niegodziwego, a miał kryteria jakiekolwiek, to się wstydził tego, a teraz się nawet chwali. To jest... Zresztą to się przenosi też i na nasz zawód. Też w tej chwili w cenie jest bezwstyd, obnażania się. Nie chodzi, no już nie mówię o obnażaniu się fizycznym, ale psychicznym. Obnażenie, wybebeszenie się. No ja jestem tutaj tu cholubek najładniej, o tym mówię, nie będę go powtarzał. Ale ja uważam, że to jest za łatwe. Oczywiście to jest trudne do momentu, w którym człowiekowi jest wszystko jedno. Nie widzi w tym nic wstydliwego. Ja kiedyś powiedziałem w wywiadzie coś, może teraz powtórzę, jeszcze raz się narażę. Prowadząc ze mną wywiad, powiedział na koniec naszej rozmowy, to znaczy pan uważa, że trzeba tak żyć, żeby móc sobie popatrzeć w lustrze, w oczy. Ja powiedziałem od razu, bez zastanowienia, to jest jedno z najgłupszych powiedzeń, jakich znam. Ja nie znam ani jednego skurwysyna, który ma kłopot z patrzeniem sobie w oczy w lustrze. Bo to na tym polega. Właśnie na tym polega bezwstyd. Że jeżeli ktoś nie ma kryteriów, które łamie własnych, Bauman powiedział pięknie, co to jest moralność. Moralność to nie jest stosowanie się do przykazań, zasad, przepisów, bo one się zmieniają. Moralność to jest otwarcie na drugiego człowieka. Pięknie. To jest miara moralności. No więc z tym zaczynamy mieć kłopoty. Ja myślę, że to jest przepiękne zdanie na koniec. To jest właśnie to otwarcie się na drugiego człowieka i tego sobie wszyscy życzymy i po prostu się otwierajmy na drugiego człowieka. No nie otwierajmy, dostrzegajmy. Dostrzegajmy. Już wystarczy, że od tego zaczniemy. Dostrzegajmy. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Moim gościem był Jan Englert. Dziękujemy bardzo. Dzięki. No. O. Dla mnie to są rzeczy ważne, które poruszamy, bo uważam, że to jest też rodzaj takiego, że to trzeba zapisywać, to o tym trzeba też mówić. To nie jest tak, że my sobie po prostu między sobą rozmawiamy, ale to dobrze, bo to jest właśnie to, o czym mówimy, że my w ten sposób przekazujemy dalej.